ćwiczeniu, które przygotowaliśmy, zbudujemy fragment modelu hali stalowej i pokażemy krok po kroku sposób działania programu. Następnie wygenerujemy dokumentację w oparciu o trójwymiarowy model. Zadania zostały podzielone na 10 części, spośród których pierwsze 7 przedstawia modelowanie konstrukcji, natomiast 3 ostatnie pokazują sposób tworzenia dokumentacji. We wszystkich ćwiczeniach kliknięcia myszką będą sygnalizowane w następujący sposób. Kolorem zielonym lewy przycisk myszy, natomiast kolorem czerwonym prawy przycisk myszy. W wersji Connect interfejs jest zbudowany w oparciu o standardowy model wstążki. W zakładce File znajdziemy niezbędne ustawienia. Główne narzędzia pracy znajdują się w zakładce Home. W zakładce View znajdziemy wszystkie opcje związane z ustawieniem widoków. Pozycjonowanie i zestawienia są zlokalizowane pod zakładką Data Reporting. Opcje ustawień rysunków umieszczone są w zakładce Drawing Production. W wersji Connect znajdziemy również okno wyszukania opcji. Po wpisaniu frazy program przedstawi sugerowane opcje. Znajdziemy również szereg narzędzi MicroStation, takich jak AccuDraw czy AccuSnap. Lewy przycisk myszy Data Point służy do włączania funkcji, rozwijania opcji dodatkowych oraz do akceptacji zadań. Lewy przycisk myszy wraz z klawiszem Ctrl umożliwia zaznaczanie wielu elementów naraz. Prawy przycisk myszy jest przyciskiem resetu. Używając go możemy anulować działanie, odrzucić wybór lub wyłączyć zadaną funkcję. Przytrzymanie go spowoduje otwarcie okna z podstawowymi opcjami edycji. Przytrzymanie prawego przycisku wraz z klawiszami Ctrl i Shift otwiera dodatkowe menu kontekstowe. Dodatkowo prawym przyciskiem myszy możemy wejść w opcję elementu oraz edycji połączeń. Prawy i lewy przycisk jednocześnie uruchamia opcję Tentative Snap, natomiast przytrzymany wraz z przyciskiem Ctrl uruchamia ustawienie AccuDraw Origin at Tentative Snap. Środkowym przyciskiem myszy oddalamy lub zbliżamy widok. Naciskając jednocześnie Shift możemy obracać widok wokół zdefiniowanego wcześniej punktu. Podstawowym narzędziem umożliwiającym pracę w środowisku 3D jest AccuDraw. Po wyborze funkcji koncentrujemy pracę narzędzia naciskając przycisk F11. Wciskając dodatkowo pytajnik możemy uruchomić listę wszystkich dostępnych skrótów klawiaturowych dla tego narzędzia. Kierunki osi blokujemy za pomocą klawisza Enter. Natomiast zmianę trybu z układu ortogonalnego na kątowy dokonujemy poprzez klawisz M. W widoku 3D możemy zmieniać kierunek płaszczyzny AccuDraw za pomocą klawisza E, czyli funkcji Cycle Rotation. Płaszczyznę możemy również obracać używając klawiszy F, S, T oraz klawisza R. W oknach narzędzia możemy wprowadzać zarówno jednostki długości, jak i kąty obrotu. Przejście między osiami dokonujemy za pomocą przycisku tabulacji lub klikając myszką w odpowiednim oknie. Wciskając przycisk K możemy zmienić podział elementu według liczby punktów. Punkty do wiązania zostaną rozdystrybuowane na długości całego elementu, tworząc równe odcinki. Wykonajmy następujące ćwiczenie. Ustawmy płaszczyznę na widoku z góry.
Zablokujmy kierunek pracy za pomocą klawisza Enter. Ustawmy punkt początkowy pracy w odległości 1000 mm od osi słupa. W kierunku prostopadłym narysujmy odcinek o długości 1000 mm. Zmieńmy płaszczyznę pracy na widok z boku, a następnie przejdźmy na jednostki kątowe i poprowadźmy linię pod kątem 45 stopni. Na końcu wróćmy do układu ortogonalnego i narysujmy odcinek 1000 mm, wykorzystując widok boczny.